Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Z wieczora witam. Strelia była na swoich prywatnych zakupach. Bardzo dobrze, dziewczyna sobie kupiła widzę, buty oraz jakieś kosmetyki. Tak więc zaraz zobaczymy. Kupiła sobie takie oto buty, tak zwane żelazka. Kiedyś w Szczecinie się na nie mówiło. Na wysokim tym podbiciu. Pies tam śpi, a my później jedziemy do Chińczyka kupić blat, o ile nam sprzeda i o ile go zostanie, bo wczoraj go nie zostałem. Komary to plaga Azji Południowo-Wschodniej, szczególnie w kresie deszczowym. Chociaż nie są takie duże jak u nas, to nie są takie kole. No. No to ubieraj nowe buty. Czy tylko na niedzielę. Powiem wam, że wyszło mi to nieźle. Naprawdę jestem zadowolony. Ktoś mi napisał w komentarzach, że nie obgotowałem cebuli, to ona mi się wycebuli, skiśnie, żebym jak najszybciej zjadł. Chociaż to jest w zalewie octowo słonej, no ale będę jadł. Nowe buty przyodziane. Jedziemy w miasto. Jedziemy do Chińczyka po blat. Teraz się taka wysoka zrobiła, że mi się w kadr nie mieści. Dobra, dojechaliśmy. Potrzebuję odkupić od niego ten cały blat tutaj, nie? O, tutaj jakoś mają tutaj stolik do herbaty. Tu sobie grillka robią. Straszna upanina, uciekamy stąd. Usiedliśmy na moment i jedziemy do bazy. Dobra, przyjechaliśmy. Dobry. Co, żeś się nażarł? A, widzisz. Ja ty teraz szukam, co ty tu zniszczyłeś, jak nas nie było. No, na razie nie widzę zniszczeń. Twoje szczęście. Śmietnik nieprzewrócony. Przyprawy są tam. No dobrze, że później pójdziemy na górę, na inspekcję. Stredzie sobie robi spódnicę z naszych obrusów, które dostaliśmy od drewnem palonej. Dziękujemy. Ona mówi, że nie żartuje, że idzie do krawca, żeby jej to zrobił. No może być, pasuje. Teraz drażnienie psa włosami. Srejle naśladując mnie, nalała sobie lampkę wina. Wino słodkie, którego ja nie ruszam. I ma tutaj zupę i je wczorajszego kurczaka z grilla. Mamy ducha na wieczór i jeszcze sobie robi coś tam. Pokażcie. Odbłodniała przez to, jak gejsza japońska. I tutaj ma jakiś, nie wiem, muł zebrała chyba z tego, z nadmorza, czy z, nie wiem skąd, ziemia. Dobra, my się już dzisiaj szykujemy do spania, tak więc cięcie i do widzenia, do jutra. Witam wszystkich serdecznie, dnia kolejnego. Wczoraj poszły dwa odcinki, dzisiaj w takim układzie troszeczkę zmienimy czas nadawania, ale jesteśmy, także cały czas też kontynuujemy to, co wczoraj szło. Zaczynamy dzień od herbatki Puer. Aha, i muszę się odnieść do komentarzy pod moim ostatnim filmem, takich można powiedzieć nawet obraźliwych, ksenofobicznych, pod adresem moich znajomych Rosjan, którzy tutaj byli. Ja apeluję, żeby nie upolityczniać życia prywatnego. Tu jest jedno grono
można powiedzieć, wschodniosłowiańskiej, to są Ukraińcy, Białorusini, Rosjanie i oni cały czas trzymają się razem, nikt tu polityki żadnej nie uprawia. Dopowiem jeszcze, że jak nie było to modne, jakieś ponad 2 lata temu na moich filmach bywałem w ukraińskiej restauracji bardzo często i mówiłem o Ukraińcach, nasi bracia, wtedy to nie było modne, dostałem masę komentarzy też wtedy negatywnych, jak możesz tak powiedzieć, czy nie pamiętasz Wołynia i tam innych spraw, a tym razem znowuż w drugą stronę, tak, to nie upolityczniajcie tego, bo jeżeli pójdziecie już tym tropem, tak, to nie wsiadajcie do Volkswagena, BMW, Mercedesa i tak dalej, no to przecież za drugą wojnę tyle nam zniszczono, tyle ludzi pomordowano i tak dalej. Oddzielmy świat życia osobistego z ludźmi, którzy niektórzy mają jedne poglądy polityczne, inni jeszcze inne, a niektórzy w ogóle ich nie mają, a w większości tutaj ludzie wyjechali i się nie utożsamiają ze sprawami, a szczególnie politycznymi, na które oni sami nie mają wpływu. I tak jak mówię, 2 lata temu, kiedy nie było to modne, chodziłem do Ukraińców, nazywałem ich braćmi, to też dostawałem masę negatywnych komentarzy. Jak możesz tak powiedzieć? No dzisiaj sytuacja się zmieniła i ludzie relatywnie tak żyją na bieżąco i nagle już odwróciły się przyjaźnie sojusze, zapomnieli o Wołyniu, a ja zawsze z ludźmi, czy to Rosjanin, Białorusin, Ukrainiec, nie ma to dla mnie znaczenia w stosunkach prywatnych, czy jest to Żyd, czy Amerykanin, czy Japończyk, czy Chińczyk. A kulturowo, czy to Rosjanin, czy to Ukrainie, czy to Białorusin, jest dla nas bliski, język jest w miarę zrozumiały, podobne kulinarne zachowania, jedna wódka, ja to zawsze mówię. No i tak to tutaj wygląda i oni też się razem między sobą trzymają, tak więc nie wychodźcie z tą swoją szabelką tutaj w komentarzach w tym wypadku przed orkiestrę, bo zobaczycie pewnego dnia, że i Ukraińcy, i Rosjanie, i Białorusini, i Polacy, i jeszcze może będzie jakiś Amerykanin, Japończyk, Chińczyk, usiądziemy razem do stołu. Także, no to tak gwoli wyjaśnienia i gwoli zbiorowej odpowiedzi na komentarze pod moim poprzednim odcinkiem. Dobra, Zrejde też tutaj działa, a ja czekam na ten Vlad, bo ma przyjechać zaraz, już miał być, a jeszcze nie. Jest i Vlad, słuchajcie tu. Dobra. Dzisiaj dzień mocno roboczy, bo ja muszę jechać teraz na kupić podkładki i śruby, a później na chińskie magazyny. Przyszła pralka. Zrywie kupiła sobie coś takiego. Ryż. O, i fisz. Dobra, biorę skuter, jadę do miasta. Ten blat nie jest za dobry, ale zobaczymy. Słuchajcie, jadąc po drodze znalazłem chińską manufakturę meblową. Tam robią meble, docinają. I tu mają lepsze blaty, bo ten nasz blat taki nie z prawdziwego zdarzenia. No coś zrobili, ale ja się boję pieca na tym postawić. I teraz tak. Kupiłem nowy blat, już gruby blat, taki jak być powinien. Teraz mi docinają. Tym wkładą na ten motorek. Jadą ze mną na chińskie magazyny. Tam jest pralka oraz inne rzeczy, bo to jest tu obok. Tam ładujemy mój sprzęt i jedziemy do mnie, tak więc będę miał transport przy okazji, nie? Tak powstają meble, widzicie? No, tak to wygląda. Produkcja mebli, a my jedziemy tutaj z tym gościem dalej. Dojechałem na magazyny, bierzemy rzeczy i spieprzę. Dobra, mamy załadowane i jedziemy teraz do nas, do basy. Dobra, i tu mam taki blat, no to już jest gruby blat. Na częściej to jest taka sklejeczka, to może być na afisz dykta, a nie na ten, to się upina, a nie żeby piec. Tak czy inaczej, piec się opiera na tej ramie, na tych miejscach nogi stoją, tak? Ale tak czy inaczej, ja jeszcze mam nogi, mogę podeprzeć, rozpórki takie, ale ten blat już jest okej. Czyli wszystko wróciło do normy jak w Polonii, chińskie magazyny. Jutro też do mnie koleżka Polak przyjeżdża ze stolicy. Ale on się nie nagrywa. A to są do pizzy te. To do małego rozmiaru. O, i nóż w gratisie jeszcze dać.
do takiej dziadowskiej. Ale zawsze się przyda. Free, this is free. Free. A u sąsiadów teraz daszek robią. U tamtych, to tam też piłują cały czas konstrukcję, ale zobaczcie, taki profesjonalny do grilla, do kurczaka. Z blokadą z tyłu, drewniane rączki. Piękne deski z ciemnego drewna. To są deski do wystawiania desek mięs. Już widzę, że są na tyle duże, że 10 dolków to niestety nie przejdzie. One tak wyglądają, nie? No i tutaj będzie położonych ileś tam mięs. Także to musi kosztować więcej. Chyba, że mniejszą gramaturę i się będzie sałata, a tylko mięsa po środku, nie? A tu jakaś kiszoneczka czy coś. Kiszonki też nie są tanie, tutaj zapytacie się zresztą Marcina. A tutaj te do sosów, nie? Ładowarki takie. Plastikowe. Tutaj papier toaletowy, żeby nie było właśnie, a ja mówiłem, że wszystko z Chin, nawet papier do kibla czy chusteczki do rąk, wychodzi taniej i są lepsze, nie? No. I przyjeżdża pod dom cały taki zgrzewka i tyle. Czterowarstwowy, proszę Państwa. Takie coś, tylko że plastikowe i regulowane, góra, dół, to tutaj jest. A tu ja mam do poskładania taki ogromny regał, będzie masę skręcania metalowych. Ja jadę kupić podkładki, a znając Railway, to ona to poskłada w tym czasie. No i teraz to jest blat na miarę stołu do pizzy. Tak czy inaczej mówię, stół się opiera na tutaj, na tych od nóg, a, ale no lepiej, żeby to się nie jakoś tam gdzieś nie przesunie czy coś, to żeby się wytrzymałe było, nie? Słuchajcie, pojechałem do montażowego jeszcze po podkładki i nie wiem, czy dostanę. A bez podkładek nie zamontuję blatu. Są za duże dziury na śruby. Tam powinny być blachowkręty, inaczej to w tym w normalnych tych stołach, u których ja mam nogi, to inaczej rozwiązane było. Tu dużo rzeczy mają, wszystko mają. To jak tu nie będzie, to już nigdzie nie będzie. A jesteśmy tutaj, to się nazywa Otres Village, czyli wioska. Żeby nie myliła, są też i wieżowcy. Przyjechałem jeszcze tutaj do hurtowni, bo Sreli chciała zwykłą wodę, a ja chcę sodę, także tego, nie? W drodze powrotnej mała przeszkoda na drodze. Ja tu przeładowany. A mówiłem, tylko zdążę przyjechać, to już będzie prawie złożone. No i mówiłem, że złoży. To można sobie regulować niżej, wyżej. Te też można rozciągać, chować do środka, nie? Sreja jeszcze pojechała do sklepu. Słuchajcie, kończymy na tym ten odcinek. Pozdrawiam wszystkich, ja się biorę za składanie kolejnego mebla. Dajcie łapkę w górę, dajcie komentarz, zostawcie subskrypcję, dzwonki i tak dalej. My coraz bliżej już niż dalej otwarcia, jak widzicie, no jednak te rzeczy już poschodziły. Ja dzisiaj jeszcze muszę ten duży regał złożyć, trochę tu uprzątnąć. Złożyć jeden odcinek dla Was, ten właśnie odcinek. Dzisiaj jest bardzo na bieżąco będziecie mieli, bo to jest normalnie z poniedziałku epizody, tak? Były wcześniejsze epizody z wczoraj wieczorem i teraz z poniedziałku, na świeżutko. A później biorę się za ten blat. Jak przyjedzie ktoś silniejszy, będę miał kogoś pod ręką, bo z trailer tego pieca do pizzy tam nie postawię, to postawimy piec i zamontujemy piec. A pralką zajmiemy się jutro, bo kolega, który ma mnie jutro właśnie z Pnąchen odwiedzić, to wiem, że w sprawach hydraulicznych radzi sobie lepiej ode mnie, więc niech będzie przy tym wszystkim. Podłączymy, Strailie zrobi sobie pierwsze pranie w pralce automatycznej, używając dobrego proszku. Jakby jakaś firma chciała się reklamować, to będziemy prać ich proszkę. Żartuję, ale zgłosiła się firma, już wszystkie procedury przeszliśmy, i będę na dniach drukował plakat i też plakat tutaj zawiśnie jednej z firm. Myślę, że kolejne się zgłoszą. No i tyle. Dobra, pozdrawiam. Cześć.